Dworzec na Dodrze to drugi co do wielkości dworzec kolejowy we Wrocławiu. Historia tego budynku sięga połowy XIX wieku. Od prawie dekady dworzec popada w ruinę i teraz czeka na drugą młodość. Zdecydowaliśmy się na sprzedaż tego obiektu, żeby zminimalizować czy wręcz zmniejszyć koszty. Co ważne, ten obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie, przyszły nabywca nie jest związany z jakąkolwiek obowiązkową funkcjonalnością tego jako obiekt dworcowy. Tam może powstać hotel, mogą powstać mieszkania, tam może powstać w przyszłości wszystko. Oczywiście każdy tego typu remont musi być prowadzony pod okiem konserwatora, no bo to jest obiekt zabytkowy wpisany do rejestru w latach 70. Sprzedaży podlega kompleks o wielkości 11 tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie na dworcu duża część pomieszczeń niezagospodarowana. Według zapisów przetargu nowy właściciel może, ale nie musi, zachować w budynku kasy biletowe i poczekalnie. Czy tam musi być kasa i poczekalnia? Jeżeli mówimy o przestrzeni tych kilku, czy może nawet kilkunastu lat, to nie. Bilety można kupować przez internet, przez aplikacje na telefony komórkowe. Można zainstalować na peronie automaty. Perony są zadaszone, pod okiem konserwatora można tam wybudować coś w rodzaju mini poczekalni czy jakiegoś takiego bocznego zadaszenia, aby umożliwić po dużym oczekiwaniu na pociąg. Przede wszystkim uważam, że poczekalnia jednak powinna zostać, ponieważ ten budynek był wybudowany jako użyteczności publicznej i jednak społeczeństwo powinno mieć dostęp tutaj do tego miejsca, jednak czekają, dużo osób czeka na pociągi. No, a poza tym no, obecnie widzę, że marnuje się tu przestrzeń w tym dworcu. Nie chciałbym, żeby był dworzec sprzedawany. Uważam ciągle, że jest przed nim przyszłość z uwagi na to, że kolej prędzej czy później musi być rozbudowana. I jeśli to się rozwinie, nabierze życia dworzec. Jak pamiętamy, kiedyś był dworzec, no to było w nim życie. Obecnie przez stację przejeżdża kilkadziesiąt pociągów dziennie. Głównie są to połączenia w kierunku Trzebnicy, Ostrowa Wielkopolskiego i Warszawy. Tam pociągów przejeżdżających przez tą stację będzie w przyszłości więcej. Według zapewnień organizatora przewozu będą uruchomione kolejne połączenia przez lub z Nadodrza do Jelcza przez Wrocław Wojnów, a więc tych połączeń będzie zdecydowanie więcej. Cena wywoławcza za obiekt wynosi 8 milionów złotych, a zainteresowani udziałem w przetargu mogą się zgłaszać do 28 listopada. Dla Echo24 Aleksandra Nowacka.